No można powiedzieć, że w okresie pandemii to nic dziwnego. No tak się złożyło, że dostaliśmy informację o tym w czwartek rano, zresztą w pierwszym tygodniu matur, że uczeń czy absolwent już nie będzie mógł przystąpić, bowiem ma pozytywny wynik testu. On nie przyszedł w czwartek, że źle się czuje, a wczoraj otrzymaliśmy informację o tym, że ma pozytywny wynik testu. No to procedury są takie, że musieliśmy określić, w której sali pisał egzamin w czwartek. Matura nie została zawieszona w tym liceum, natomiast 9 uczniów, którzy dzisiaj pisali egzamin, a byli w kontakcie z zarażonym wcześniej kolegą i którzy objęci zostali kwarantanną, to dziś mogli przystąpić do tego egzaminu, dlatego że przed każdym takim przystąpieniem musieli wykonać testy na obecność koronawirusa, jak również otrzymać przepustki od nas, czyli Inspekcji Sanitarnej, na właśnie ten czas w szkole, czyli pisania egzaminu, oraz musieli być dowiezieni i przywiezieni indywidualnie. Dwójka z tych uczniów to są ozdrowieńcy, więc zgodnie z przepisami mogą przystąpić do egzaminu. Oczywiście są niejako na kwarantannie, natomiast tutaj sanepid podejmuje decyzję o tym, że mogą przystąpić do egzaminu. Natomiast ci uczniowie, którzy pozostali, zrobili sobie wczoraj wymaz, testy i okazało się, że są, nazwijmy to potocznie, negatywni. Przyszli dzisiaj do szkoły. My z kolei za zgodą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczyliśmy salę, w której tylko byli oni. W komisji byli też nauczyciele, którzy mieli już podwójną szczepionkę. No i w tym momencie po prostu oni mogli przystąpić do egzaminu. No, natomiast nadal są na kwarantannie. Kilkoro z tych osób będzie zdawał jeszcze egzamin z geografii, ale muszą też przejść tą samą procedurę, czyli też dzień przed egzaminem muszą osiągnąć wynik negatywny testu. To jest rzeczywiście pierwszy przypadek, ale matury trwają, więc oby tego nie było. Życzymy, żeby nie było takich sytuacji. Natomiast przygotowani jesteśmy, że takie przypadki mogą się jeszcze zdarzyć.